Obcy chcą być dobrzy. To tytuł indywidualnej wystawy Krzysztofa Skarbka. Artysta w przestrzeni Galerii Miejskiej we Wrocławiu zaprezentuje cykl nowych prac podejmujących problematykę obcego. Obcy to według autora wyimaginowane monstra przedstawione w stylistyce komiksu i malarstwa oraz grafiki typowych lat 80. XX wieku. Wystawie towarzyszy performance z wykorzystaniem niecodziennych akcesoriów, instrumentów muzycznych i wideoartu. Dla twórcy, dla artysty, dla malarza najważniejsze jest poszukiwanie nowej formy malarskiej, nowych środków wyrazu plastycznego i temat w zasadzie jest przyczynkiem, żeby można było z publicznością porozmawiać, żeby zahaczyć jakąś ciekawą dyskusję. Obcy jest tutaj prowokacyjnie postawione w tytule, dlatego że mamy pewne na świecie problemy z tym pojęciem, natomiast w moim wypadku, jak mówię, jest to groteskowy, nieco ironicznie podany temat wynikający z zestawień z naszej pamięci o znanych kultowych filmach, jak właśnie Obcy, Marsjanie, Przybysze z kosmosu. Oczywiście w moim malarstwie oni współpracują pokojowo z ludźmi, razem z nimi pracują, bawią się, wzmacniają ich uczucia, miłość. Jednak zmierzam do tego, co pani właśnie myśli i chce jakby dowiedzieć się. Obość jako pojęcie jest bardzo interesujące z tego względu, że nie powinniśmy się jego bać, nie powinniśmy się obawiać obcości. Chociażby z tego względu, że jeżeli nie poznamy obcego, obcości, to nie będziemy wiedzieć, co to jest nasze, co jest nasze osobiste, co to jest nasza tożsamość. W tym kontraście dopiero możemy w właściwy sposób opisać nas i naszą tożsamość. Bez względu na sposób pokazania tej rzeczywistości, wciąż pokazuje się na pana obrazach Wrocław. Tak, jest to miasto, moja mała ojczyzna. Tutaj jest Polska, tutaj mamy najpiękniejszą naszą piastowską architekturę gotycką. To te związki pomiędzy tą nowoczesnością, tą kulturą popularną, sztuką, wielką sztuką, która wynika nie tylko z wielkich festiwali, ale też z pojedynczych działań artystów, to wszystko składa się na taki konglomerat naszej własnej tożsamości wrocławskiej. Co po wystawie? Jakie plany? No, już zbieranie nowych inspiracji twórczych, budowanie nowych form plastycznych. Też zamierzamy rozwinąć koncepcję naszej grupy artystycznej Połykacze Pereus Obcy, w której występuje Michał Chycki, Piotr Saul razem ze mną. I tu będziemy też łączyć i zagadnienia dźwiękowe, parateatralne, muzyczne, jak i też plastyczne w postaci kostiumów, filmów, marek. To wszystko też zbuduje pewną nową, ciekawą formę przekazu wizualno-dźwiękowego. Dzisiaj będziemy mieć taki przedsmak lekki. Tak, performance to się rządzi swoimi prawami, nie może być za długi. Tak jak wiemy, biskup homilię swoją w kościele mówi 20 minut i też postaram się nie przekraczyć tego czasu. Wystawa czynna do 19 listopada.